Cześć, witajcie. Słuchajcie, rok się kulawo zaczął, ten 2019. Samochód nieszczęsny rodzinki, już poruszaliśmy temat. No i słuchajcie, problem się zrobił taki, że zaczęła świstać turbina. Coś się zaczęło rozsypywać w turbinie. No i pierwszy, słuchajcie, efekt. Czepiamy się czego? Czepiamy się, sprawdzamy olej, sprawdzamy ciśnienia, sprawdzamy kolektor sący. Wszystkie rury. No i to słuchajcie, wyszło na to, że wszystkie rury mamy szczelne. Ciśnienie w samochodzie mamy. Wszystko ładnie, pięknie pracuje. Rozebraliśmy turbinkę. Tak jak tu widzicie, jest geometria z tej turbiny. Wszystko elegancko, ładnie pracuje. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Samochód jak wchodzi na obroty, to przy około 1200 już w górę zaczyna się robić bardzo duży świst, jęk turbiny. No każdy by się przyczepił, powiedział, że no gdzieś tam rura jest nieszczelna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast słuchajcie, podzielę się z wami taką informacją. Czasem się może przydać, więc tak. Co posprawdzane? Słuchajcie, kolektor wydechowy posprawdzany. Wszystko szczelne. Kolektor sący sprawdzony. Wszystko szczelne. Gruszka. Słuchajcie, mamy gruszkę od geometrii. Gruszka pracuje, czyli wszystko jest elegancko, jak książka pisze. Turbina. Słuchajcie, to jest turbina Garretta. No, jak to oploska. Słuchajcie, silnik 110 koni. Jakichś cudów nie ma. No i słuchajcie co. Wszystko posprawdzane. Natomiast, jakbyśmy się tak już dobrze doczepili, pokażę wam, co się zrobiło w turbinie. I generalnie, słuchajcie, jakbyście mieli problem z turbiną, typu gwizdanie, dziwny efekt, świstanie, tak jakby po prostu miało coś się rozerwać. No nie da się tego przez telefon określić, ale generalnie jęk, po prostu to jest jęczenie, tak jakby turbina się miała zacierać. To jest właśnie efekt, słuchajcie, uszkodzonej turbiny. Pod warunkiem, że macie, słuchajcie, posprawdzane ciśnienie oleju, bo jeżeli turbina nie będzie miała smarowania, również się będzie zatrzymywała. Także, słuchajcie, ciśnienie, smarowanie było sprawdzone. Na wolnych obrotach silnik, jak pracował, miał około 1,5 bara. Wchodząc z obrotami w górę, wszystko ładnie rosło. Wszystkie węże tutaj od kolektora, które lecą w stronę interkulera, są sprawdzane jako szczelne. No i wyszło na to, że została nam turbina. No i teraz słuchajcie, tak. Robimy oględziny dokładnie turbiny. Co tutaj słuchajcie mamy? Mamy turbinkę zimną, która wyglądała dosyć ładnie i solidnie. Nie wyglądało to, żeby miał jakiś tam uszczerbek. No delikatnie, wiadomo, klatki tutaj, które wyglądają gdzieś tam, no, na klatki już częściowo zużyte, bo sobie pracowały. Natomiast słuchajcie tak, geometria, delikatny luz. Ale słuchajcie co, luz, wiadomo jak to luz, niestety problemu żadnego nie robi. Niemniej jednak nie da się ukryć, że tutaj z tego miejsca zaczęły się wydobywać spaliny. Zaczęła ta geometria sobie pracować na boki, zaczęły się spaliny pojawiać, ale to słuchajcie, jakiegoś tam wielkiego znaczenia nie ma. Tutaj macie rurkę od oleju, czyli wysokie ciśnienie tutaj wpada. Na dole jest zlewka, to jest wylot tutaj tego oleju. No i słuchajcie, przelatujemy do strony drugiej gorącej. To jest już strona gorąca, czyli ta, która znajduje się po stronie wydechu. Czyli tutaj, gdzie spaliny, słuchajcie, spaliny przelatując napędzają ten wierniczek. No i w tej komorze, gdzie jest wysoka temperatura, znajduje się również ta zmienna geometria. Chyba wam już pokazałem, czy nie? To jest ta geometria, która sobie ładnie pracuje. Natomiast słuchajcie, problem się zrobił taki. W tej turbinie zostały zużyte klatki. Jak się tak przyczepimy bardzo dokładnie i zrobimy sobie, słuchajcie, oględziny, to dostrzeżecie, że tutaj są bardzo duże ubytki tych klatek.
I to jest właśnie efekt taki, słuchajcie, że jak brakuje tych klatek, czego my osobiście nie widzimy, dopóki nie rozbierzemy turbiny, nie wyciągniemy, bo przez dziurę tutaj zerkaliśmy od wydechu, to widać było tylko, słuchajcie, kawałeczek czegoś uszerbanego, ale to już kontrolka się zaświeciła, że coś należy skontrolować, coś należy sprawdzić. Natomiast słuchajcie, problem robi się jaki? Na turbince jest wyważenie. Takie malutkie punkciki, które są, słuchajcie, przyszlifowane na tej turbince, to jest wyważenie. Więc jeżeli, słuchajcie, tu ścinamy materiał na wałku, żeby było wyważone, to wyobraźcie sobie, co się dzieje tu, w momencie, gdy tego wirnika brakuje. No właśnie, co się zaczyna robić? Zaczyna wprowadzać się rezonans, zaczyna turbina drżeć, całość zaczyna pracować, szczególnie jak zaczyna wchodzić czy schodzić na obroty, w zależności od obrotów, przy jakich obrotach ona wpada w rezonans i zaczyna później, słuchajcie, co robić. Tu niektóre klatki, jak dostrzeżecie, one są przyszlifowane już, czyli wiemy, że ta turbina zaczęła ocierać gdzieś już wewnątrz o korpus, ten, który jest tam gdzieś stalowy, gdzieś częściowo zaczęła zahaczać. No głównie, słuchajcie, jak się przyglądamy tu na tych klatkach, to widać takie szklące momenty, szklące miejsca, prawda? Czyli wiemy, że ona już pracując gdzieś tam zaczęła na tyle rezonans wprowadzać, że olej nie był w stanie jej wypoziomować równiutko, trzymać równo. Znaczy, słuchajcie, co jak się to ma? Tu jest wylot oleju, natomiast ciśnienie oleju wysokie, które wpada tam, pompuje taką tulejkę, słuchajcie, która ma równo turbinę wykalibrować względem korpusu. To jest taka tulejka, można by było nazwać ją tulejką pływającą, na której ta turbina sobie pływa. No wiadomo, w tolerancji pływa plus minus, natomiast generalnie utrzymuje ją na centralnie na środku, dlatego też jak, słuchajcie, wkładacie rękę w turbinę, złapiecie zawałek i poruszacie i powiecie: o, pani, turbina ma luz, ona jest zużyta. Istna bzdura, słuchajcie. To nie jest tak, że turbina ma luz i ona jest zużyta. Ona musi mieć luz, dlatego że ta tulejka później jest po napompowaniu tym wysokim ciśnieniem, jest wyrównywana i ta turbina zaczyna prościutko względem reszty pracować. Ona luzu nie może mieć tutaj takiego wzdłużnego, to jest już niedopuszczalne, ale jeżeli ona tutaj po tej stronie nam złapiemy, ona nam pracuje, czy powiedzmy tutaj delikatnie, to jest to normalne zjawisko, ona musi popracować kapeczkę, co jest później korygowane. Natomiast słuchajcie, niedopuszczalne są niestety takie klatki zużyte jak tu, dlatego że ona zaczyna wprowadzać się w rezonans, zaczyna sama po prostu samoistnie na obrotach drżeć, co powoduje później, słuchajcie, jej coraz większe uszkodzenia. Jeżeli, słuchajcie, macie tego problem, tego typu, że wam kawałek klatki urwało i odpadł, jakiś tam kawałek, to ten, słuchajcie, kawałeczek poleciał w katalizator. Generalnie w wydech, gdzieś tam w rurę, on się znalazł gdzieś tam na dole. Także musicie sobie zdawać z tego sprawę, że te części, które są, one nie poleciały w silnik, bo one zostały gdzieś tam w interkulerze wyłapane. Jeżeli by się rozsypały tu, w interkulerze, czyli na turbince tej zimnej. Natomiast na ciepłej turbince, jeżeli się rozsypie, to najnormalniej w życiu wydechu gdzieś tam w rurze wydechowej to się znajduje w katalizatorze. Także tragedii nie ma, można je jakimś tam magnesem wyłapać i większego problemu jakiegoś nie ma. Także słuchajcie, generalnie, jeżeli macie problem tego typu, że turbina wam świszcze, czy wydaje jakieś tam niepożądane dźwięki, no to już będziecie wiedzieli. Musicie zrobić wizualnie oględziny. Tu nie ma jakichś cudów, że turbinę można źle złożyć. I on się składa czy tak, tak samo, wszystko pasuje. Tylko jest warunek taki. Tutaj mamy bolczyk. Tym bolczykiem musimy sobie trafić. Tak samo jak i musimy trafić sobie tą łapką, która steruje nam zmienną geometrią. Jeżeli macie problem tego typu, pamiętajcie, słuchajcie, nie dajecie turbiny do regeneracji, bo ja uważam, że to się naprawdę mija z celem. Dlatego, że dzisiaj, słuchajcie, można zdobyć cały ten korpus, tak jak go widzicie,
całkiem niedużych pieniądzach. Jeżeli będzie potrzeba, słuchajcie, ja dam Wam jakiegoś linka czy coś. Jeżeli macie problem, jest człowiek zaufany, który Wam po numerach turbiny dobierze całość. Gdzie macie numer turbiny? Słuchajcie, numer turbiny macie tu. Dokładnie w ten sposób. Turbina Żegareta, prawda? Natomiast tutaj macie całe te numery, które są numerami turbiny. Te numery podajecie człowiekowi i on Wam sprzedaje cały ten zestaw. I ręczę, że zapłacicie o wiele mniej za ten zestaw, niż zapłacicie za regenerację jakiejkolwiek turbiny. To zostaje Wam jako korpus, który nie wymieniacie. Natomiast ten zestaw, który widzicie tu, jak najbardziej w całości dostajecie cały, nowy, wyważony, tylko wystarczy zamontować i cieszyć się dalej. Także słuchajcie, jak filmik się komuś przydał, łapeczka w górę, subskrypcję sobie kliknijcie. Coś tam z rzeczy bieżących będziecie wiedzieli. I co, słuchajcie, dziękuję za wytrwanie. No i pozdrawiam, do zobaczenia w następnym filmie. Macie problemy, piszcie. Dzięki jeszcze raz.